A-E-I-O, pum, 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 pum. O, wóz, wóz, która kamera mnie bierze? Widzę, w porządku, ile mamy czasu na wejście? 10, zdążę. 5. Halo, halo, witam Państwa bardzo serdecznie z zatłoczonej ulicy Żwirka i Muchomorka, gdzie właśnie już dziś za kilka, a może kilkanaście minut będziemy świadkami otwarcia nowego supermarketu. Jest słonecznie, bezchmurne niebo wydaje się być brunatne, ale to zapewne wina moich nowych okularów fotochromowych. Dosłownie za 2, a może 7 minut przeprowadzimy bezpośrednią relację z otwarcia drzwi głównych, gdzie teraz znajduje się nasz reporter. Halo, halo, Mietku, oddaję Ci głos. Halo, halo, Franku, dziękuję za głos i potwierdzam Twoje słowa. Tu przed drzwiami też jest słonecznie, a rozentuzjazmowany tłum krzyczy co chwilę Open the door, open the door. No. Drodzy Państwo, do końca tego nie rozumiem, gdyż nowy supermarket, a właściwie jego drzwi główne, otworzy o 10.02 znany i lubiany stróż nocny, pan Zdzich, który od urodzenia jest Polakiem, no ale któż zrozumie zachowanie tłumu. Halo, Mietku, przerywam Ci ponownie i muszę Cię przyznać, że troszeczkę grzebałem. O, bardzo fajnie. Mietku, źle mnie zrozumiałeś, grzebałem w statystykach. I wiem skądinąd, że nie jest to pierwsze otwarcie znanego i lubianego pana Zdzicha. Halo, halo, oczywiście, że nie. Pan Zdzich, jak mi wiadomo, otwierał w swojej karierze zacięty zamek błyskawiczny, parasol i 296 razy wino jabłkowe Samuraj. A na swoim koncie ma również otwarte złamanie kości podudzia. Halo, Mietku, przerywam Ci ponownie, bo już zaledwie 1 minuta dzieli nas od otwarcia. Przed momentem otrzymałem wiadomość z podziemnego parkingu, gdzie ochroniarze udaremnili członkom miejskiego koła Zbobit wykonanie podkopu. No cóż, proszę Państwa, wielki dzień, wielka chwila i wszystkim udzielają się emocje. Państwo przed telewizorami zapewne też żałujecie, że w tak upalnym dniu nie jesteście tu razem z nami w rozkrzyczanym, pachnącym potem tłumie klientów. Nie. Ale... Ale otrzymuję właśnie wiadomość, że nie wszyscy sprzedawcy dotarli na swoje stanowiska. A w związku z tym otwarcie będzie opóźnione o kilka minut. Łączymy się więc ponownie z naszym reporterem. Halo, halo, Mietku. Halo, halo, Franku, dziękuję za głos i przyda mi się on na pewno, gdyż sam nie wiem, dlaczego zacząłem krzyczeć razem z tłumem. Halo, Mietku, a czy mógłbyś nam przybliżyć strukturę społeczną tego tłumu? Halo, halo, Franku, oczywiście, że mógłbym. Halo, halo, Mietku, no to przybliż. Halo, halo, Franku, już to robię. A więc tłum przed drzwiami to w pierwszych rzędach renciści i emeryci oraz... Oraz osoby, które cierpią na bezsenność, albowiem aby stanąć w pierwszej linii, trzeba tu było być około 22 już wczoraj. Zaraz za nimi lekko z lewej bezrobotni, dalej wycieczki szkolne, a po prawej konsumenci z zaprzyjaźnionego z naszym miastem Koszalina. O, no a potem to już kolejno matki z dziećmi, emeryci, młodzież, renciści i znów emeryci. Halo, Mietku, a czy to prawda, że pierwszych kilkanaście osób otrzyma drobne upominki? Między innymi telewizor, kamerę, rower górski i roczny karnet wstępu drzwiami dla personelu? Halo, halo! Oczywiście, że to prawda, ale też nie do końca. Skądinąd bowiem wiem, że nagrodami będą równie atrakcyjne kolorowe długopisy, 12 worków z ziemią ogrodową i komplet spinaczy do bielizny. Ale przerywam Ci w tej chwili, Mietku, bo oto mamy końcowe odliczanie. 3, 2, 1 i poszli! Na początku wszyscy razem, głównym holem, po lewej jakby szybciej młodzież, ale emeryci nie wyglądają na wycieńczonych. E-
emeryci zupełnie nie wyglądają na wycieńczonych, ale co to? Z prawej mamy lekką kraksę, tak? Z prawej straszliwa kraksa, ale teraz już zakręt i stąd troszkę kilkanaście metrów do stanowiska z koszykami. Ale wróćmy do naszego reportera. Halo, halo Mietku. Halo, halo Franku, dziękuję, że znów się łączymy, bo może się okazać, że jest to moje ostatnie wejście antenowe. W tej chwili jestem niesiony lawiną tłumu. Tłum wyraźnie przyspiesza. Właśnie mijam regał z pasmanterią. Tłum wyraźnie przyspiesza. Półki z nabiałem, półki z kasetami wideo. O matko! Halo Mietku? Halo Mietku? Mieczysław? No, cóż drodzy Państwo, kończymy naszą relację, a ja pokuszę się o kilka zdań podsumowania pierwszego dnia sprzedaży. Hipermarket odwiedziło 21 tysięcy osób. Sprzedano 72 tysiące bagietek, słoik ogórków i korkociąg. Największym powodzeniem cieszyły się naturalnie hostessy. Niestety, drodzy Państwo, niestety, był też incydent nieprzyjemny. Otóż zdarzyła się kradzież. Zginęły rękawice murarskie duże. Serdecznie dziękując Państwu za uwagę, zapraszam już na przyszły tydzień, kiedy to relacjonować będziemy dla Państwa na żywo otwarcie restauracji McDonald's w Lublinie. Dziękuję.